Cześć, jestem Klazio, to kanał No i Już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć tlenków. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. I zacznijmy od tego, jak zbudowane są tlenki. I ich wzór ogólny wygląda następująco, że mamy E, czyli dowolny pierwiastek, może to być metal, może to być nie metal. i tlen który w tlenkach zawsze ma wartościowość równą 2. I tutaj mamy n. -kę. I potem co się dzieje? Tutaj po skosie we wzorze ogólnym mamy dwójkę, a tutaj n. -kę. I bardzo ważne jest to, że nie zawsze tu będziemy mieć tą dwójkę. A najlepiej na przykładach. No to napiszmy sobie tlenki metali. Na przykład tlenek sodu. Sud leży w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, czyli ma wartościowość równą 1 i tlen wartościowość równą 2. I wtedy tutaj mamy tą dwójkę, jedynki nie zapisujemy. Natomiast, jak weźmiemy tlenek magnezu, To mamy MG O i tutaj magnez ma wartościowość 2, ponieważ leży w drugiej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, a tam te wszystkie pierwiastki mają stałą wartościowość. No i tlen też ma 2. Mamy te same wartościowości? Nie zapisujemy nic, czyli już mamy obalony wzór ogólny. A mamy także coś takiego jak tlenki niemetali. I weźmiemy sobie na przykład tlenek siarki 4. Bo siarka ma różne wartościowości, więc muszę zapisać, o jaką wartościowość siarki mi chodzi. I mam tak. Siarka, wartościowość 4 i tlen. I gdy obie wartościowości są parzyste, to większą Wartościowość dzielimy przez mniejszą i wynik zapisujemy przy pierwiastku o wartościowości mniejszej i w tlenkach zawsze będzie to tlen. Zatem 4 dzielone na 2 to 2 i zapisujemy tutaj dwójkę. Tym samym przykładem jest tlenek węgla 4. Możecie go znać jako CO2 bo tutaj dwójka, a tutaj czwórka. No to jest dokładnie ten sam przykład. I tlenek siarki 6, czyli SK, tuszucha, 6 na 2 i 3. Pierwiastko wartościowości mniejszej, trójka. Oczywiście mamy coś takiego jak wyjątk. I zaczynamy wypisywać wyjątki. Napiszemy sobie oczywiście te najbardziej popularne. I są to oba tlenki fosforu. P4O6. Jest to tlenek kwasowy kwasu fosforowego 3. Jak to ogarnąć, że to jest kwas fosforowy 3? Trzeba sobie zapamiętać, że oba tlenki fosforu to dimery. To znaczy, że mają jeden niesesparowany elektron, więc mają tutaj te indeksy stechiometryczne dalej podzielne przez tą samą liczbę, no w tym przypadku przez 2. Ale zapisujemy to tak. Dlaczego? Bo tlen w tlenkach ma zawsze wartościowość 2, tu jest 4, a tu będzie 3. Kwas fosforowy 3 i to ten tlenek kwasowy i jest to dimer. Sama nazwa wskazuje di, czyli 2. No to robimy 2 razy to i tu leci szucha, tu leci czwórka. To samo z kwasem fosforowym pochodzącym z kwasu fosforowego 5, znaczy z tlenkiem. I mamy P4 o 10. Czemu tak? No bo tutaj 2, a to będzie piątka. No i 2 razy 5 to dycha. Tutaj czwórka. To znacie ze szkoły podstawowej. Ok. Mamy także nadtlenek wodoru, czyli H2O2 oraz tlenek azotu 4, który może występować w ten oto sposób. Pomimo, że byłby to tlenek azotu 4, czyli powinno być zapisane tak. No i tutaj mamy takie coś. Lecimy dalej. I tu przed Wami dwa sposoby otrzymywania tlenków. I zaczniemy sobie od pierwszego. Weźmy sobie metal, którego wartościowość jest równa 1, będzie to potas, plus zawsze tlen, jak jest sam, w postaci cząsteczkowej, czyli ma tutaj tą dwójeczkę. Tworzymy tlenek. najpierw K, potem O. Potas leży w pierwszej grupie, wartościowość 1, tlen w drugiej. I mamy tak. W tlenkach skupiamy się na tlenie, więc zaczynamy ustalanie współczynników stechiometrycznych właśnie od tlenu. Tu mamy 2, tu jest 1, zatem przed całością musimy dać 2. I współczynnik stechiometryczny z indeksem stechiometrycznych wymnażamy. 2 razy 2 to 4k, czyli 4 potasy. Tlenek potasu. To teraz weźmiemy sobie wapń, bo ma wartościowość 2. I tworzymy CA. O. I to tyle. Tu mamy jeden tlen. Tu są 2. Przed całością dajemy 2. Tym samym zwiększamy ilość bapnia. Hop! No to teraz glin. I mamy AL o wartościowości 3 i tlen wartościowość 2. Tutaj dwójkę, tutaj trójkę. Tu mamy dwa tleny, tu mamy trzy tleny to musimy to zrobić naprzemiennie. Tu damy trójkę, a tu damy dwójkę. I 2 razy 2 to 4 gliny. To zrobimy sobie jeszcze tlenek ołowiu o wartościowości 4. Bo ołów ma różne wartościowości, to muszę zaznaczyć, o jaką wartościowość mi chodzi. I mamy PB o tu cztery, tu 2. 4 dzielone na 2 to 2. Hop. I tutaj bez współczynników stychiometrycznych, ponieważ od razu lewa strona równa nam się prawej stronie w równaniu chemicznym. I teraz tutaj tak enigmatycznie, że z tlenek 1 plus tlen robi nam się tlenek 2. Ok. I chodzi tutaj o, głównie o tlenki niemetali, że mamy S. O2 plus O2. Jak to działa? Już Wam tłumaczę. Z tego nie robi nam się SO4, tylko zwiększamy ten pierwszy tlenek o jeden tlen więcej. Czyli będziemy mieć SO3, nie 4. I teraz zaczynamy zawsze tam, gdzie mamy ilość tlenów. Nieparzystą. Nieparzystą mamy tutaj. Zatem to dajemy dwójkę i tym samym zwiększamy ilość siarki. To tutaj dajemy dwójkę. Teraz wszystko nam się zgadza, ponieważ 2 razy 3 to 6 tlenów. 2 razy 2 to 4 tleny plus 2 tleny, 6 tlenów. No i dwie siarki, dwie siarki. Czyli z tlenku siarki 4 powstaje nam Tlenek siarki 6. To taki pierwszy przykład. Kolejny, żeby był tlenek, bo jeżeli chcielibyśmy otrzymać SO2, to byłby niemetal plus tlen. Ale to bardzo rzadko. OK. No to może CO, czyli czad tlenek węgla 2 plus tlen. To analogicznie do powyższego. Nie będziemy mieć SO3, tylko CO2. I mamy 4, tutaj 2. Tlenek węgla 4 albo dwutlenek węgla. To jeszcze jeden przykład z tych wyjątków, czyli z tych dimerów tlenków fosforu. Weźmiemy ten pierwszy, dodamy tlen. I teraz uwaga, będziemy tutaj mieć nie P4 o 6, o 8, tylko P4 o 10. A teraz dlaczego tak się dzieje? Ok, już Wam tłumaczę. Bo tutaj będziemy mieć tlenek kwasowy kwasu fosforowego 5, a tu tlenek kwasu fosforowego 3. Nie mamy tlenku kwasu fosforowego 4. Dlatego musimy mieć ten zapis i brakuje nam tutaj dwóch tlenów, czyli mamy 6, dodać 4, to 10 tlenów i z tej strony też jest 10 tlenów. I kolejna porcja wiedzy. Przed nami reakcje, w których już bierze udział tlenek metalu lub tlenek kwasowy, czyli tlenek niemetalu. Znów kilka przykładów. Weźmy sobie na przykład Na. Będę Wam zapisywać wartościowości, żeby wszystko było dla Was jasne. I otrzymujemy wodorotlenek, czyli metal. I grupa OH i cała ta grupa ma wartościowość 1. Czyli wygląda to tak. Z tej strony mamy dwa sody, dwa wodory. No to musimy dać tutaj dwójkę. I wtedy wszystko nam się skaca. Powsta nam wodorotlenek sodu. Ok, to był pierwiastek o wartościowości 1. To teraz pierwiastek z wartościowością 2. I tutaj grupę OH musimy wziąć w nawias. I mamy tutaj dwa. Ok. I wszystko nam się tu już zgadza. To weźmy sobie tlenki kwasowe, gdzie powstanie nam kwas. Oczywiście będzie to kwas tlenowy, skoro jako otrzymywanie mamy tlenek, który tam bierze udział. I zacznijmy sobie od kwasu węglowego, w którym nie piszemy wartościowości, ponieważ jest tylko jeden kwas węglowy i nie musimy ich od siebie odróżniać. I tutaj mamy H2 po prostu CO3. I to tyle, że te tleny się ze sobą dodały. Tak samo jak będziemy tworzyć Kwas siarkowy 4 to mamy H2SO3. Tu nie ma oczywiście czwórki, ponieważ to wynika z tego. Kwas siarkowy 4. Mamy jeszcze kwas azotowy 3 i kwas azotowy 5. To zaczniemy od kwasu azotowego 3 i mamy tutaj NK, bo nie było dzisiejszej lekcji tego jeszcze. O wartościowości 3, tlen, wartościowość 2, tu dwójka, tu trójka, tu woda. I tu jest inaczej, bo musimy napisać wzór sumaryczny kwasu azotowego 3. Zatem musimy go znać. Jest to HNO2. I teraz z tej strony mamy dwa azoty, dwa wodory, to tutaj dajemy dwójkę. Ok, teraz kwas azotowy 5. I zapisujemy, że jest to HNO 3 i tutaj też poleci nam dwójeczka. I jeszcze zrobimy oba kwasy fosforowe, bo to też dość trudne czyli P4O6. Zaczynamy od kwasu fosforowego 3. I będziemy mieć tutaj H3PO3. Zaczynamy od fosforu. Z tej strony są 4 fosfory. Tu jest jeden fosfor. Dajemy 4. 4 razy 3 to 12 wodorów. Tu na pół to 6. I wtedy mamy 4 razy 3 to 12, tu 12, a najlepiej to sobie policzyć na tlenach. 4 razy 3 to 12 tlenów, tu są 6, tu jest 6, łącznie 12. I P4 o 10, bo chcę, żebyście mieli pełne kompendium wiedzy. PO. 4. I znów to samo, z tej strony są cztery fosfory, to tutaj też muszą być 4 razy 3, to 12, na pół 6, czyli bardzo podobnie. A teraz taki creme de la creme tej naszej dzisiejszej wiedzy, ponieważ musimy wiedzieć, że tlenki zasadowe, czyli tlenki metali, nie reagują z zasadami, tlenki zasadowe nie z zasadami i tym samym tlenki kwasowe nie reagują z kwasami. I tutaj mamy zapisany w tej tabeleczce charakter chemiczny tlenków. Jak my to czytamy? Otóż, że kwasy z tlenkami kwasowymi nie reagują, ale z zasadowymi, amfoterycznymi już tak, z obojętnymi nie. Zasadowe z kwasowymi ok, z zasadami no nie, z amfoterycznymi ok, z obojętnymi nie. No i woda z kwasowymi ok, z zasadowymi ok, amfoterycznymi nie i obojętnymi też nie. I tutaj przygotowałam Wam dwie zgapy. Mamy tlenki, wypisane jakie one są i tutaj w tej pierwszej tabeleczce są one uszeregowane według grup pierwiastków chemicznych, czyli tak jak nam występują nam na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, a także alfabetycznie. Ja wolę alfabetycznie, więc będziemy korzystać z tego. Jeżeli chcielibyście otrzymać te PDF-y z tymi tabelkami, no bo zakładam, że nie chcę Wam się tego wszystkiego przepisywać, to dopiszcie do mnie na Instagramie, ja Wam wyślę tego PDF-a. I zaczynamy. Od pierwszej reakcji. I co my tutaj mamy? Mamy CO2. CO2 jest to tlenek kwasowy, kwasu węglowego. Wy oczywiście nie musicie tego pamiętać, więc sprawdzamy, gdzie mamy CO2. Jest, no jest. I patrzymy dalej, co przedstawia ta reakcja. Jest tlenek niemetalu, czyli tlenek kwasowy, plus zasada. Czyli mamy tak, tlenek kwasowy z zasadami reaguje, czyli reakcja na pewno nam zajdzie i to jest jeden ze sposobów otrzymywania soli. A z czego składa się sól? Sól składa się z metalu i reszty kwasowej, reszty kwasowej kwasu węglowego. Czyli zapisujemy sobie metal i tą resztę kwasową. Sód leży w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, natomiast CO3 ma taką wartościowość, ile wodorów mamy w kwasie. Mamy dwa? No to tutaj będzie dwa. Ok. No i tutaj na krzyż Dwójka i teraz tak. Co? Tutaj jeszcze mamy. Otóż mamy wodór. Więc tutaj powstanie nam jeszcze woda. Ok. Z tej strony mamy dwa sody. No to tu dajemy dwójkę. I dwa wodory, dwa wodory. Tu dwa tleny, kolejne dwa tleny, czyli cztery tleny. Tu są trzy plus jeden. Cztery tleny. Wszystko nam się zgadza. Mamy ZNO, czyli tlenek metalu. Sprawdzamy sobie, gdzie znajdziemy ZNK, to na samym końcu jest to ZN jest tutaj, czyli jest tlenkiem amfoterycznym i kwas mamy. Czyli przechodzimy tu, czyli czy kwasy z tlenkami amfoterycznymi reagują? Reagują, więc reakcja nam zajdzie. I tutaj możemy sobie spokojnie to już podkreślić, że mamy metal i resztę kwasową. Czyli znów mamy solę, cynk ma stałą wartościowość wynoszącą 2, Cl ma taką wartościowość, ile wodorów mamy tutaj. Mamy 1, czyli po skosie tutaj dwójkę. Wodór łączy nam się z tlenem, tworzy nam się woda, z tej strony mamy dwa wodory, dwa chlory, no to tutaj należy dać współczynnik stechiometryczny. To teraz tutaj. N2O5. Szukamy sobie tam, gdzie jest NK. Otóż N2O5 powinna być tlenkiem kwasowym, to gdzieś tutaj szukamy O. I jest. Czyli mamy tlenek kwasowy plus kwas. Reakcja nie zajdzie. Ok, no to teraz tutaj SO2. Jest to tlenek kwasowy, ale żeby Wam udowodnić, znajdziemy go tutaj. I mamy tu SO2 plus CaOH, czyli zasada. To już wiemy, że nam reakcja zachodzi. I mamy tu tlenek kwasowy, czyli potrzebujemy sobie dla zgapy napisać kwas, czyli będzie H2. SO3. Podkreślamy sobie metal i resztę kwasową. Ca wartościowość 2, SO3 z kwasu, czyli 2. Nie mamy indeksów stechiometrycznych. I tutaj utworzy nam się woda. I w sumie to tyle, bo już nam się wszystko zgadza. Przykład. Piąty SiO2. Szukamy, gdzie my go tutaj mamy i jest w tym miejscu. Czyli jest to tlenek kwasowy plus zasada. No to reakcja nam zachodzi. I jest to tlenek kwasowy kwasu H2SiO3. Zatem podkreślamy metal. Reszta kwasowa, potas ma wartościowość 1, si o 3 tyle ile mamy wodorów w kwasie, po skosie dwójkę i woda. Z tej strony mamy dwa potasy, mamy również dwa wodory, no to musimy dać współczynnik stechiometryczny. Ok, dalej. CO. Patrzymy czym jest CO. Jest to tlenek. Obojętny. Tlenki obojętne nie reagują nam z wodą. Czyli reakcja nie zachodzi. Ok. Tutaj mamy tlenek glinu, czyli tlenek metalu, tlenek zasadowy plus kwas. Reakcja zachodzi, podkreślamy sobie metal, resztę kwasową, zapisujemy sobie wartościowości. I pomimo tego, że tu mamy tą trójkę, to wynika ona z reszty kwasowej, a nie z wartościowości metalu, więc musimy to wziąć w nawias i za nawiasem również dać trójkę. I tutaj woda. Ok, z tej strony mamy 3 reszty kwasowe, ale tu mamy 2 gliny. Dlatego zaczniemy sobie od glinu, bo jak tutaj wyrównamy ilość glinu, to zwiększy nam się ilość reszt kwasowych. 2 razy 3 to 6 reszt kwasowych i jeszcze wodory. Tu są 2, tu jest 6, no to żeby wyrównać musimy dać 3. Teraz tu P4 o 10. Jest to tlenek kwasowy. Mamy go tutaj. I zasada. Czyli reakcja nam zajdzie. Jest to tlenek kwasowy kwasu H3-PO4. Podkreślamy sobie metal, resztę kwasową. Tu trójkę, to w nawias i dwójka. Plus woda. Zaczynamy od fosforu. Tu mamy dwa fosfory, tu mamy cztery. To tutaj musimy mieć dwójkę. Tym samym zwiększyliśmy ilość BA. Dwa razy 3 to 6. I teraz tu mamy 6 razy 2. To tutaj też musi być. 6 razy 2. I wszystko nam się zgadza. CaO. Tlenek metalu plus tlenek kwasowy to znów reakcja nam tutaj zajdzie. Jest to tlenek kwasowy, kwasu węglowego. Podkreślamy sobie metal, resztę kwasową. Wartościowości. I co my tutaj damy? Otóż nic, bo lewa strona już równa się prawej. Nie mamy po tej stronie wodoru. BEO plus Na2O. To jest tlenek metalu, czyli tlenek zasadowy. I tutaj też jest tlenek metalu. Reakcja nie zachodzi. Dalej. FEO, czyli mamy tlenek żelaza 2, bo musimy sobie sami ustalić wartościowość. Hop. I mamy tlenek metalu, czyli tlenek zasadowy plus kwas. Reakcja zachodzi, podkreślamy metal, resztę kwasową. I woda. Tutaj bez współczynników stychiometrycznych. Następnie mamy SiO2 plus H2O. I moi mili tutaj wyjątek. Hop, ponieważ SiO2, czyli tlenek 4 krzemu 4, nie reaguje nam z wodą. I z kwasami. Reaguje jedynie z zasadami i tylko jednym kwasem. I wygląda to następująco. Bo tutaj też jest reakcja charakterystyczna. Mamy kwas fluorowodorowy. Hop. Otrzymujemy S i F4, które nam się wydziela i wodę. Powstaje nam fluorek krzemu 4 i współczynniki stechiometryczne. Z tej strony mamy 4. To tutaj też musimy dać 4. Tym samym zwiększyliśmy ilość wodoru. To tutaj damy ich 2. Ok, czyli. Tlenek krzemu 4 reaguje nam z zasadami, z wodą nie, z innymi kwasami nie, za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego. Ok, no to teraz tutaj H2CO3, czyli kwas plus N2O3. Jest to oczywiście tlenek N2. O 3. Tlenek kwasowy. Kwas z tlenkiem kwasowym nie reaguje, czyli reakcja nie zachodzi. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i no i już.